Sezon grzewczy zaczął się na dobre dopiero kilka tygodni temu, a już są dwie śmiertelne ofiary tlenku węgla w województwie śląskim. Pierwszy przypadek zgonu z powodu zatrucia strażacy notowali na początku listopada, drugi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak się ustrzec przed śmiercią, której nie widać i nie czuć, o tym Paweł Jędrusik. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z domów przy ulicy Równej w Zawierciu. Kiedy 22-latek brał kąpiel, stracił przytomność. Na miejsce pojechali strażacy i pogotowie. Okazało się, że mężczyzna nieprzytomny już był pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. No niestety po podjęciu medycznych działań ratowniczych zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Strażacy przeprowadzili pomiary i okazało się, że w pomieszczeniu jest zbyt wysokie stężenie tlenku węgla. Niecały miesiąc wcześniej, bo 6 listopada w miejscowości Dankowice w powiecie bielskim z powodu tlenku węgla zginął 50-letni mężczyzna. Niewiele brakło, a do tragedii doszłoby też w miniony czwartek w Jastrzębiu-Zdroju. Tam czadem podtruły się dzieci. Najpierw pomocy potrzebował 11-latek. Drugie zgłoszenie mieliśmy o godzinie 22:30. Zgłoszenie dotyczyło 13-letniej dziewczyny. Obie osoby, przebywając w łazience, straciły przytomność. Nastolatkowie w stanie już przytomnym zostali przetransportowani z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla do szpitala. Jak co roku w sezonie grzewczym strażacy i kominiarze przypominają o konieczności sprawdzania pieców i kominów. Statystyki pokazują, że wiele osób tego nie robi. A się okazuje, że na 1000 junkersów to 300 musi być natychmiast zamkniętych zgodnie z naszą statystyką prowadzoną w Mikołowie. No i tu się okazuje, że ilość przekroczonego tlenku węgla w spalinach czasami zatrważa o pomstę do nieba, bo często zdarza się, że te liczby są tak porażające, że aż wstyd mówić. Straż pożarna przypomina także o tym, aby kupić czujki tlenku węgla. Kosztują zaledwie kilkadziesiąt złotych, a mogą uratować życie.